serdecznie na zawodach Land Rover Kite Cup, gdzie zawodnicy rywalizują w kajcie i w wingu. Mamy super wiatr, także zaczynamy. Udało nam się rozegrać dwie konkurencje Wing Foil, Freestyle oraz Race. Konkurencja Freestyle została rozegrana po raz pierwszy. Jeżeli chodzi o Race, to udało nam się rozegrać 12 wyścigów w dwóch formatach. Pierwszego dnia, kiedy wiatr był stosunkowo słaby, rozegraliśmy slalom i drugiego dnia, kiedy mieliśmy lepsze warunki wiatrowe, udało się rozegrać kurs Race. Rozgrywania freestyle'u były w sumie całkiem niezłe, chociaż momentami wymagające. Mieliśmy 3 dni wiatru, z czego był on trochę zmienny, więc trzeba było naprawdę się dopasowywać na wodzie do szkwałów. Super płaska woda, dobry wiatr, no było ekstra, co tu dużo mówić. W kategorii juniorów po roku przerwy Kuba Kapturski odzyskuje tytuł. Duże zaskoczenie w kategorii kobiet. Martyna Konkel po 3 latach traci tytuł na rzecz koleżanki z teamu Aliny Unge-Hoyer. Zaś w mężczyznach niezmiennie od lat dominuje Marek Rowiński i po raz kolejny wygrywa tytuł mistrza Polski.